Jest kontrola, nie? Jesteśmy w tej sytuacji. On skontrolował, kładzie girę, ale szczęśliwie dociągacie ją. Tu. I też wszystko to są biodra i kolana, bo zobaczcie, jeśli zdążycie go skontrolować tu, piękna pozycja. Moment. Tylko to jest mega istotne, żeby mieć pełną kontrolę biodra, kolana. To nie ręce kontrolują w tej sytuacji. Zobaczcie. Ja go kontroluję tu. Tu. A on chce się skręcać? Tu. Pan. To wszystko kontroluje go. I cały czas idę, nie? Więc musicie tego pilnować bardzo. Co więcej, jeśli będziecie go mieli ciasno, zobaczcie, jak on cały czas będzie rozpierał, on nie zdąży spiąć do środka, bo on będzie pracował na zewnątrz, żeby nie dać się zamknąć. Więc on będzie pracował odwrotną stronę, więc nawet jeśli na przykład będzie tak, że ja tutaj jestem, on wyprostował biodra, będzie się gdzieś tam skręcał, ja cały czas wrócę, ja cały czas już wracam, jestem, pa, 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 robię swoje od nowa. On będzie miał przejebane, to jest jego, to jest wasze zadanie, on się ma tak czuć. Kuba ma cały czas presję. To jest ta siła granel pump. Pełna kontrola. Ok? Ale teraz tak. Poszedł w górę, położył giry. Jedna, druga. Kontrolujecie. Ok? Już macie tu nogę. Udało się złapać go, nie zanim odwrócił tu, na zewnątrz, tylko jesteście tu. I teraz tak. Mocno. Skręcamy biodra. Hop! I jest raz, 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 raz. Tu, kontrola. Ok? Zobaczcie, co się dzieje z moim kolanem. Ja nie ściskam go tu, bo on ma ręce. Ja cisnę go tu. Też biodrami. Cały czas presja. Ok? Teraz próbujemy. Poszedł tu, macie kontrolę. Jak najkrótsza droga. Czyli nie idziemy w sytuacji, kiedy już poszło kolano na zewnątrz i nie przejdziecie go. I musicie iść tu, tylko w sytuacji, kiedy macie go tu, jest prosty patent na to, jak będzie odprowadzał nogi, wciągnąć ją. To jest o tyle fajne, że po pierwsze wyprostujecie go, a drugie, buf! Cały pizdy. Tak. I teraz tak, weszło, weszło. Macie kontrolę dalej. Ok, stąd. Już robicie swoje. Ok? Czyli teraz zaczynamy z sytuacji, kiedy jesteśmy tu. Jak poszło na zewnątrz, ciągamy. Puh, puh. Jak nie poszło, zobaczcie. To nie jest tak, że ja to robię rękoma. Czujesz, Wiktor? Jest różnica w masie też, ale tu pracują cały czas jak w każdym sporcie. Walki, jak w każdym sporcie walki, biodra są kluczowe do rotacji. Dobra? Zaczynamy stąd i przechodzimy. Dwa, raz, raz, wstajemy, hop, hop, raz, raz, wstajemy. Cały czas jest tu presja. Tak, żeby mu to, tu jest gwóźdź. Naprawdę niewiele trzeba w małych rękawicach. Jedziemy. Bo tak, nie masz, nie masz wystawione nogi. I teraz właśnie, jak zaciągniesz, patrz, proszę tu, żebyś sobie tylko nastawił sobie na kolano, które możesz... No nie, 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 nie. Tyle uderzenie i koniec. Tak, a tu, jak przejdziemy tu, mamy cały czas kontrolę, bo on nie pójdzie w moją stronę. I potem ja mam łatwiej przejść do kontroli. Dlatego ja się upieram zawsze, żeby to kolano, jak najczaszniej biodro kolano szło. Dlatego zwróćcie na to uwagę. Tak,
Pierwsze, gdzie tak mówisz, mówię z domu, że dociskasz ją. Okej. Chodź, Wiktor. Nie lubię. Ja wiadomo, że tak. I wchodzicie. Tylko trzeba na czutkę to zrobić, bo on będzie cisnął was. Ok? To jest taki myczek, żebyście sobie zapamiętali, tak? Ok, jesteśmy w tej sytuacji, że przeszliśmy je z kontrolą. Teraz tak, zwróćcie uwagę. Tylko pomaga, to nie ręka go obawia. To drugie biodro. Przechodzimy. Zwróćcie uwagę, że cały czas pracują biodra. Bo wszystkim się wydaje tu, jak ktoś ogląda w telewizji, że ktoś bierze za girę. Nie. Tak się nie uda. Jesteście tu. Wam weszło. Ciśniecie go. Przekłada się. Kontrola. Jest biodro. O! Na końcu jest dopiero. Ok? Przechodzimy. Raz jedna, raz druga. I co jakiś czas spróbujcie sobie ten myk. Ciśnij. Ok? Czyli jedna, druga, myk. Jedna, druga, myk. Nie, tam jest ćwiczenie, które tu kontrolowałeś. I teraz jedną stronę atakujesz, a drugą strzałkę.